Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom. Nadzieja TV. Dziękujemy. Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie na kolejnym studium Pisma Świętego i dzisiejszy temat: aby wszyscy byli jedno. Bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo cieszymy się, że dołączyliście kolejny raz do naszego wspólnego studiowania Pisma Świętego. Ja nazywam się Marek i będę miał przyjemność współprowadzić, współprowadzić dlatego, że zawsze mamy nadzieję z naszą modlitwą, żeby to Duch Święty prowadził nasze studiowanie Pisma Świętego, a ze mną w studio jest Marcin, jest Błażej i jest Mateusz. Jak zawsze rozpoczniemy od modlitwy. Drogi Panie, nasz Boże, ojcze, przychodzimy przed Twoje oblicze, prosząc Cię o ducha świętego, abyśmy rozumieli słowo, abyśmy zrozumieli Twoją wolę względem naszego życia, Twoją wolę względem Kościoła, abyśmy Panie mogli tutaj w jedności studiować i poznawać Panie Twoje słowo. Pomóż nam w tym przez ducha swojego świętego w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 W tym sezonie naszego studium rozważamy kwestię jedności, powrotu, poszukiwania jedności. W poprzednich naszych rozważaniach mówiliśmy o tym, jak ta jedność została utracona najpierw w Edenie przez grzech, upadek ludzi, później mamy historię Izraela, gdzie też dochodzi do kolejnych rozpadów tej jedności nawet państwa, jednej rodziny. I dzisiaj mamy obraz Pana Jezusa, który pojawia się na ziemi, żeby walczyć o tą jedność. Przyjrzymy się tej batalii, czy osobista obecność Boga, Stwórcy, zmieniła to rozdzielenie, ten rozdźwięk wśród ludzi. I znajdujemy go w momencie, kiedy jest tuż przed śmiercią, która ma być takim bardzo ważnym, przełomowym momentem w historii całego świata, również właśnie w walce o tą jedność. I znajdujemy go, kiedy modli się w ogrodzie Getsemane. To modlitwę nazywamy modlitwą arcykapłańską. Tam modli się o tą jedność, ale właściwie dlaczego ta modlitwa nazywa się arcykapłańską? Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, kto mówi tą modlitwę. Jest to Jezus, a jak wiemy, Jezus w swojej służbie w planie zbawienia zajmował trzy urzędy, lub będzie zajmował. Bo gdy przyszedł tutaj na Ziemię, zajmował urząd proroka. Wtedy nauczał ludzi, mówił o tym też, co się stanie. Gdy odszedł z Ziemi i poszedł swoją ofiarą do nieba, rozpoczął się jego urząd kapłański. A wiemy, że przy końcu świata, gdy powróci tutaj na ziemię, aby nas zabrać i aby stworzyć tyś, y, królestwo na ziemi, zajmie urząd króla. I tutaj, właśnie w tym momencie, gdy Chrystus się modli, ten urząd proroski jakby już zostaje zakończony, a wchodzi w ten urząd kapłana, bo sam siebie powierza na ofiarę i y, modli się też za uczniów, którzy tutaj pozostaną. Też warto byłoby zauważyć, że Jezus w szczególny sposób wstawia się ze swoimi uczniami, prosi o nich u swojego, u swojego ojca. I to jest taka czynność, którą wykonywali kapłani. To oni mieli być tym pośrednikiem między ludźmi a Bogiem. To właśnie kapłan wnosił te modlitwy, te prośby z kadzidłem przed, przed, przed tron Boży. I to Jezus robi coś bardzo podobnego. Pełni tą posługę kapłańską dla swoich uczniów. Natomiast czy ta modlitwa była wypowiedziana w ale bym polemizował. Kolejny werset po tej modlitwie 18.1 mówi, że to powiedziawszy wyszedł Jezus z uczniami swoimi za podok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł z uczniami swoimi i Judasz, gdy go wydał, znał to miejsce, bo tam się, i tam się Jezus udał. Także raczej wskazuje to, że to jednak była ta modlitwa na koniec wieczerzy paschalnej. Jak to dobrze wspólnie studiować Pismo Święte. No, jak widzimy, nawet przy. Takich pierwszych pytaniach już mamy różne zdania. A Pan Jezus modli się o jedność. Czy jedność jest możliwa? Czy jedność w ustaleniu miejsca, gdzie była ta modlitwa, nawet na tym przykładzie? Czy, czy, czy jedność jest możliwa wśród ludzi, którzy mają różne spojrzenia na różne sprawy? Gdyby, gdyby mówił kto ktoś inny, to moglibyśmy pewnie dyskutować, czy jest to możliwe, ale to mówi Jezus, to mówi sam Bóg, więc jeśli sam Bóg mówi, że chce, aby była jedność, to znaczy, że jest to możliwe. Natomiast być może problem jest w tym, bo my patrząc na nasz, na nasz świat, nie widzimy tej jedności i wydaje nam się to takie odległe i niemożliwe. Być może problem jest w tym, jak my tą jedność definiujemy bo kiedy ja myślę o jedności, to myślę o tym, że wszyscy będą się zgadzali, że e, o, zapanuje jakiś ogólny pokój, że m, nie będzie polemiki, ale zwróćcie uwagę, że ten sam Jezus mówi na innym miejscu, że nie przyszedł wprowadzać pokój, ale, ale, ale właśnie nie pokój, e, że z jego powodu będą właśnie zamieszki, że z jego powodu m, będą problemy i, i, i jakieś konflikty między dziećmi a rodzicami. Ale jakaś jedność musi być, bo o taką modli się Pan Jezus i chociażby na przykładzie tego, gdzie, gdzie się modlił, o to miejsce. To, co Błażej powiedział, to niech to będzie takim naszym tutaj lokalnym teraz przykładem. Gdzieś zawsze powtarzaliśmy, że to właśnie było w ogrodzie Getsemane. Błażej teraz otwiera Pismo Święte i mówi, ale zobaczcie, nie dopiero za chwilę weszli do, do Getsemane. I ja nauczyłem się w życiu, że nawet jeżeli zawsze myślałem, że właśnie tak jest, jestem gotów się zatrzymać i zastanowić i lubię zmierzać do jedności. Jeżeli Błażej ma jakąś swoją propozycję, okej, okay, spróbujmy się przyjrzeć, przeczytajmy. I jest możliwa ta jedność w takim wymiarze, że Pismo Święte będziemy otwierać i rozumieć je tak samo? No, ja myślę, że tej właśnie Pismo Święte i ta modlitwa, to jest jeden z elementów, do których Jezus dążył. W kontekście tej jedności podaje różnego rodzaju przykłady, w czym ta jedność ma, ma, ma występować i właśnie. Rozdział 17 Ewangelia na werset 17 mówi, że poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. I pomiędzy to, 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 tymi prośbami o jedność właśnie Jezus wspomina również kwestię prawdy. Czyli ta prawda ma być tym elementem łącz, łączącym również uczniów. Czyli ta jedność niekoniecznie musi być w sposobie ubierania, w sposobie jak ma wyglądać muzyka na nabożeństwie i, i tego typu często zewnętrznych sprawach, na które my zwracamy uwagę, ale jednak ma być to jedność wokół słowa Bożego, tak? O taką jedność chodziło? Jezus mówi przecież o, o, o ludziach jako o kościele, jako o swoim ciele, o członkach, które mają różną funkcję, więc y, absolutnie się zgadzam, że to nie jest kwestia, żebyśmy byli tacy sami. Jednak rzeczywiście musimy mieć jakiś punkt wspólny. Tylko znowu patrzymy na, na tysiąc różnych kościołów protestanckich i, i niby wszyscy wierzymy w Jezusa, niby wszyscy jesteśmy protestantami, a każdy z nas ma swoją prawdę. Ma swoją prawdę. Więc wydaje mi się, że potrzebujemy jakiegoś Katalizatora jakiegoś wielkiego wydarzenia, które sprawi, że, że rzeczywiście ta jedność u nas się objawi. I właśnie o takiej jedności będziemy dzisiaj rozmawiać, nawet w wymiarze tylko kościoła adwentystów, który myślę, że też z jednością ma jakieś swoje, swoje wyzwania. Spróbujmy zajrzeć do tekstu. 17 rozdział Ewangelii Jana, pierwszych pięć fragmentów. Będę czytał z przekładu Biblii Ekumenicznej. Gdy Jezus to powiedział, podniósł oczy ku niebu i modlił się. Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij swego syna, aby syn uwielbił ciebie. Podobnie jak dałeś mu władzę nad każdym człowiekiem, aby wszystkim, których mu powierzyłeś, dał życie wieczne. Na tym zaś polega życie wieczne aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś Jezusa Chrystusa. Uwielbiłem Ciebie na ziemi, bo wypełniłem dzieło, które powierzyłeś mi do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie chwałą, którą miałem u Ciebie zanim świat zaistniał. To jest ten fragment modlit modlitwy, gdzie Pan Jezus modli się, yy, będąc pełen obawy tego, co przed Nim. Yy, I ja bym podsumował tą, tą część modlitwy Ojcze, przygarnij mnie, potrzebuję Twojego przytulenia. Ale wypowiada słowa z trzeciego wiersza. One są często przytaczane w różnych rozmowach, mają, mają też głębokie przesłanie. Czy możemy je jeszcze raz przeczytać? Na tym zaś polega życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Na tym polega życie wieczne, na tym, w tym jest życie wieczne, aby poznać Boga. Czym dla was jest poznanie Boga? Życiem wiecznym. Ale co to jest? Przychodzi człowiek, który mówi, o, wy jesteście chrześcijanami, to ja was coś zapytam. Co to znaczy znać Boga? Znacie Boga? To chyba Nietzsche powiedział, że największym argumentem przeciwko chrześcijaństwu są chrześcijanie. I wydaje mi się, że to jest właśnie efekt tego, że my nie poznaliśmy tego Boga albo, albo nie każdy chrześcijanin poznał Boga i, i ludzie, którzy... Badają chrześcijaństwo, zastanawiają się, rozważają różne opcje, patrzą na tych chrześcijan i zastanawiają się rzeczywiście, czy tu jest Bóg, czy, 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 czy warto być w tym miejscu. Marcin, nie rozmawiamy o wszystkich chrześcijanach, tylko rozmawiamy o nas, jak tutaj <laughs> jesteśmy i na ile Ciebie znam i Ciebie lubię. To wiem, że znasz Pana Boga. I na czym polega Twoje znanie Pana Boga? I chciałbym właśnie teraz oddać głos już moim własnym kolegom. Stary Testament. Jako przykład poznania, w zasadzie używa słowa poznanie w kontekście Adama i Ewy, że Adam poznał żonę swoją, był z nią w relacji, był z nią bardzo blisko, z tego narodził się, narodził się ich syn. Może w tym kierunku, żeby poznanie Boga to bycie z nim w relacji, bycie w nim w związku, spędzanie z nim czasu. No i na czym polega wasze znanie Boga? Myślę, że to jest takie bardzo osobiste pytanie. I każdy musiałby sobie odpowiedzieć na nie w swoim własnym sercu, czy ja znam Boga tak naprawdę. Bo można Boga znać z teorii, ale można go znać też z praktyki, ale nigdy to nie powinno być dla nas takim zadowoleniem, bo jeżeli naprawdę znamy Boga, to chcemy go znać jeszcze bardziej, chcemy pogłębiać tą naszą wiedzę i chcemy spędzać z Nim coraz więcej czasu, chcemy coraz więcej studiować Biblii, coraz więcej robić dla Niego. Coś jeszcze do tego dodacie? Jeżeli znam kogoś, to wiem, czy mogę na niego liczyć, czy mogę mu ufać, a może wręcz przeciwnie, czy powinienem się od niego trzymać z daleka. No i podobnie jest z Bogiem. W momencie, kiedy nie znam Boga, to Bóg jest kimś, ale nie wiem, czy jest dobry, czy jest zły. Kiedy go poznaję przez doświadczenia, przez Słowo Boże, to właśnie poznaję go, że jest dobry, że jest sprawiedliwy, że jest miłosierny i i to, I to wpływa na moje życie, tak? To wpływa, że żyję z taką pewnością zbawienia, to żyję w zaufaniu do Niego i to się, to się przebija przez moje życie i to wynika właśnie z tego poznania. Wydaje mi się, że najlepiej byłoby na to pytanie odpowiedzieć analizując swoje własne życie, bo zaczynasz się zastanawiać nad wczorajszym dniem nad tym, jak stałeś w korku, to, to, to jakie miałeś myśli albo kiedy ktoś ci zajechał drogę, to, to jak się zachowałeś i dopiero wtedy, kiedy analizujesz, analizujesz swoje życie, to jesteś w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie. I wydaje mi się, że jeżeli naprawdę znasz Boga, to człowiek po spotkaniu takiej świętości nie jest w stanie być tym, kim był wcześniej. I, I jeśli naprawdę znasz tego Boga, to długo się nie będziesz musiał zastanawiać, bo odpowiedź przyjdzie sama. Może nawet łatwiej byłoby spojrzeć gdzieś tam trochę dalej wstecz, bo jak patrzymy na wczoraj, to nie łapiemy tej całej perspektywy, ale mm. patrząc na nasze życie, jak było kiedyś, a jak zaczęliśmy poznawać Pana Boga, jak to wpłynęło na nas. I, I kontynuując to, co Błażej powiedział, że jak go znam, wiem jaki jest, wiem czego dla mnie chce, wiem jak się w stosunku do mnie zachowuje, jak działa w moim życiu, to tak jak w tym tekście jest powiedziane, to pojawia się właśnie pewność zbawienia, radość z tego zbawienia. Tutaj yy, w tej modlitwie pan Jezus mówi: jak ciebie ktoś pozna, to to, to jest życie wieczne. To. Ma radość, zaczyna już teraz mieć radość z tego życia wiecznego. Myślę nawet, że nie tylko należy patrzeć wstecz na nasze doświadczenie, ale także w przyszłość. Czy ja tęsknię za Bogiem, czy ja y, pragnę go mieć więcej w swoim życiu, i faktycznie, czy, czy, czy ja mam taką pewną osobę, która na sądzie stanie u mojego boku. Czy jakieś, his jakieś historie Waszego życia pomogły Wam, były takie bardzo przełomowe w poznaniu Pana Boga? Kiedy, kiedy kilkanaście lat temu podejmowałem decyzję, że, że wybieram Boga w swoim życiu i, i spotkałem się z taką wielką presją ze strony swojej rodziny, kiedy spotkałem się z, z ostrymi słowami, to wtedy właśnie musiałem sobie zadać pytanie. czy, 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 czy to, co robię, Czy to ma sens, czy rzeczywiście, Chcę tego Boga lepiej poznawać, albo czy na tyle, ile poznałem Boga, czy to, czy to jest wystarczająco, i, i czy to jest wystarczający argument za tym, żeby wybrać takie, a nie inne życie, czy nie. No i wtedy rzeczywiście y, uświadomiłem sobie, że, że chcę tą drogą kroczyć, że chcę Boga bardziej poznawać, że, że to jest dobry wybór. I dzisiaj patrząc na swoje życie na kilkanaście lat wstecz, y, to jest właśnie cud. Wydaje mi się, że często to powtarzamy, ale powtórzę jeszcze raz. Cudem nie są albo niekoniecznie są yy, rzeczy typu uzdrowienie. To też są cudy. To jest wspaniały cud. Chciałbym, żeby uzdrowień było więcej w kościele, żebyśmy byli świadkami tego na co dzień. Ale cudem jest to, jak, jak Bóg zmienia Twoje życie. Cudem jest to, kiedy ludzie patrzą na Twoje życie i mówią, że Cię nie poznaję, bo, bo, bo znam Cię innym człowiekiem. To jest prawdziwy cud. Ja byłem wychowywany w domu, w którym Biblia była zawsze podstawą i starano nas się wychowywać blisko Boga. I u mnie może było trochę inaczej, bo nie było takiego kulminacyjnego momentu, w którym poznałem Boga. Od samej młodości miałem go podawanego, można by powiedzieć, prawie że na tacy. Ale każda prawda, gdy się dowiedziałem czegoś niesamowitego, czegoś nowego o Chrystusie, sprawiała taką fascynację u mnie. Ale jeżeli chodzi o poznanie takie teoretyczne, powiedzmy, ono jest fascynujące. Jest naprawdę fascynujące, gdy poznajemy Chrystusa i jego niesamowitą mądrość, ale jest też takie poznanie, można by powiedzieć, emocjonalne. I to emocjonalne poznanie jest bardziej czymś, co się dzieje, gdy dzielimy się Chrystusem z innymi ludźmi. I, i, I to jest, mi się wydaje, zupełnie czymś innym niż w takich relacjach ludzkich, bo gdy zakochujemy się w jakiejś osobie, to chcemy ją bardziej dla siebie zachować, zatrzymać ją przy sobie bardziej i, i jej chcemy więcej w swoim życiu. A gdy zakochujemy się w Chrystusie, to jest całkowicie inaczej. Chcemy go jak najwięcej innym ludziom opowiadać, dzielić się nim, mówić o nim. Też, żeby nie było wątpliwości, to Pan Jezus powiedział, i żebyśmy zwiastowali tą Ewangelię o nim, o tym, kim on jest, i, i faktycznie trudno jest się powstrzymać przed opowiadaniem. Pójdźmy dalej do kolejnych fragmentów tej modlitwy. Wierz 11. Ewangelia Jana, rozdział 17, werset 11. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Jedno jak my. Pan Jezus mówi do swojego Ojca w niebie. A co to znaczy być tak jedno? Może nie chodzić tutaj o jakąś taką wyimaginowaną jedność, bo spójrzmy, gdy Chrystus w Getsemane modli się, gdy przeżywa już swoją śmierć, można by powiedzieć, gdy wszystkie grzechy świata są na Niego składane. To wtedy może nie ma w sercu aż takiej jedności, bo mówi: Ojcze, oddal ten kielich ode mnie. Ale ta jedność polega w działaniu, w celu, który oni mieli razem, yy, założony od początku, bo zaraz dodaję, ale jeżeli to jest Twoja wola, niech się stanie. I tak samo widzimy w tym rozdziale, w czwartym wersecie. Yy, Chrystus mówi: Moje dzieło polegało na tym, że uwielbiłem na Ciebie i wypełniłem to, co mi powierzyłeś. Może właśnie w tym polega ta jedność, że oni względem działania są identyczni. Myślę, że możemy odwołać się do kolejnego tekstu, który podaje antyprzykład tej jedności. Werset 11, to co tutaj cytowaliśmy, Jezus prosi, żeby zachować w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno. Natomiast werset 12 mówi właśnie o tym, który nie był zachowany. I czytam werset 12. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem. I żaden z nich nie zginął. prócz syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. Widzimy, że Jezus, kiedy był tu na Ziemi, to dbało o tę jedność wśród swoich uczniów, dbało o to, żeby oni stanowili wspólnotę, żeby mieli jeden cel, jedno działanie, żeby wyznawali jedne wartości. Przecież się kłócili cały czas. No właśnie, ale, w, ale właśnie w szczegól, szczególnie nie był, nie, był, nie był zachowany ten jeden, ten syn zatracenia. Judasz, który go zdradził. Widzimy, że to właśnie on jest nazwany tym, który, możemy tutaj to przedłużyć tę myśl o jedności, że to, że to był właśnie on, który się z tej jedności wyłamał, który podjął decyzję, że nie chce być w tej wspólnocie, który miał zupełnie inne dążenia, który zdecydował, że Królestwo Boże, jeżeli nie ma być tutaj na ziemi, to ja w nim nie chcę być i próbował za wszelką siłę przeforsować swoje zdanie. Uczniowie no, kłócili się, ale z tych kłótni ostatecznie w końcu się Jezus ich zawsze pogodził, dlatego jest napisane, że zachowywał w imieniu swoim tych, których mi dałeś. Ale Judasza, Judasza nie udało mu się zachować. Czyli patrząc na uczniów widzimy ludzi, którzy nieraz się z sobą sprzeczają, jakieś różne emocje nimi targają, ale jest jakaś niezwykła siła, która ich jednoczy i nazwijmy ją umownie miłością, która wypływa od Boga i sprawia, że Pomimo wszystko są razem, są coraz bliżej siebie i są coraz bliżej Jezusa. A pojawia się ktoś inny, który wobec tej miłości mówi: Nie, nie, to tak to nie może być i realizuje swój plan. Między innymi wiemy, że Judasz bardzo kochał pieniądze, więc to była innego rodzaju miłość, i tutaj ta jedność była zachwiana. Przejdźmy do kolejnych fragmentów: wiersz 15 i 16. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Co to znaczy być nie ze świata, albo być ze świata? Świat jest synonimem grzechu i myślę, że dążenia Chrystusa były właśnie do tego, aby tego grzechu się pozbyć. I tak samo uczniowie, gdy zrozumieli jego misję, oni. Ich dłużenia też szły w tą stronę, aby tego grzechu się pozbyć w swoim życiu, i jak najwięcej innych ludzi też o tym przekonać. Biblia sama się tłumaczy. Oni są na świecie, ale Jezus nie prosi, żeby ich wziął ze świata, ale żeby zachował ich od złego, żeby, ponieważ nie są ze świata, jak, jak ja jestem, nie jestem ze świata. Wszyscy ci byli na świecie, byli w świecie, ale faktycznie. Widzimy, że się odróżniali od tego całego świata. Ich, ich postawa, ich cechy były, były inne. Czyli tak jak pan Jezus mówi, królestwo moje nie jest z tego świata. Pokazuje tutaj dwa różne królestwa, które w jakiś sposób się z sobą ścierają. Równocześnie mówi, że królestwo jest pośród was. A skoro nie jest z tego świata, to ale może, możemy wysnuć wniosek, że to królestwo, że ci przynależni do tego królestwa, nie są z tego świata. Tak, czyli będąc na tym świecie, nie z tego świata, jesteśmy takimi ambasadorami. Tam, gdzie jesteśmy, tam jest Boże Królestwo. Przeczytajmy teraz wiersz 20. Nie proszę jedynie za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie. Czujecie, że to o nas chodzi? Pan Jezus się o nas modlił? Yy, ja czuję i... Bóg nigdy, jeśli mówi, albo jeśli coś obiecuje, albo jeśli coś nam daje, to, to nigdy nie jest to pozbawione logiki. I e, kiedy Bóg mówi, że prosi nie tylko za nimi, ale też za tymi, którzy przez to, że oni będą głosić, uwierzą, to jakby sugeruje, że będziemy mówić o nim. I ciężko jest dzisiaj, wiecie, w świecie osiągnąć satysfakcję niewiele rzeczy, kiedy mamy taki wielki wybór to niewiele rzeczy nam sprawia frajdę ja często łapię się na tym, znaczy już jakiś czas temu zauważyłem, że w zasadzie dwie rzeczy sprawiają mi prawdziwą przyjemność to są rzeczy teraz nie stawiam jednej albo drugiej rzeczy na pierwszym lub drugim miejscu, ale one są zamiennie wysoko i są to moje dzieci i to jest właśnie możliwość, kiedy e, mogę mówić o Chrystusie. E, I pomimo tego, że naprawdę e, mam, mam e, przyjemne życie, to, to, to nie ma drugiej rzeczy, która by sprawiała mi taką frajdę, jak, jak mówienie o Chrystusie. Czy z drugiej strony wydaje mi się, że Jezus mówiąc te słowa po prostu zachęca nas do tego, żeby o Nim mówić, bo wie, że to nam da satysfakcję. To jest też niezwykłe, że przez 2000 tysiące lat ktoś przekazywał z ust do ust, z ręki do ręki. Słowa często gdzieś tam przepisywane i my dzisiaj siedzimy i rozmawiamy o słowach, które, o modlitwie, którą Pan Jezus wypowiadał dwa tysiące lat temu, modląc się o nas, jak siedzimy sobie tutaj dzisiaj i również o tych, którzy gdzieś tam słuchają dalej i w ich sercu gra ta niezwykła muzyka Bożego Królestwa, która ich pociąga. Nawet patrząc na różnego rodzaju wspólnoty, na nasze zbory, kościoły, widzimy, że to się wypełnia, że możemy doświadczać również dzisiaj tej jedności. Nawet patrząc tutaj na, naszą, na nasze studium, na naszą grupę, jesteśmy z czterech różnych miejsc Polski. Mamy, działamy w czterech różnych, powiedzmy, branżach, a mimo tego możemy siąść przysłowie i się lubimy, dogadujemy się, jakąś jedność stanowimy. I właśnie to, to, to jednoczenie przez Jezusa, przez jego słowo, przez prawdę, jest. To może przeczytaj 21 tekst jeszcze. Aby wszyscy byli jedno, jak ty ojcze we mnie, a ja w tobie, aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. I co, działa ta modlitwa? No, nie działa tak, jak już sobie na początku powiedzieliśmy, bo, bo mamy tysiąc kościołów protestanckich. E, tylko znowu teraz pytanie, jak tą jedność definiować. Też już sobie o tym powiedzieliśmy, że, że jedność jest to dążenie do wspólnego celu, że jedność musi być oparta na prawdzie, na Słowie Bożym, na takim, na takim studiowaniu Pisma Świętego z Duchem Świętym na, na, na chęci lepszego Poznania Chrystusa, e, ale brakuje tego przełomowego momentu gdzie uważam wszyscy, tak jak jesteśmy tutaj, rzeczywiście staniemy się jednym. Kiedy każdy z nas będzie musiał podjąć to wyzwanie i zdecydować, czy jest przy Chrystusie i będzie mu źle, bo ten świat będzie wtedy przeciwko tobie, czy raczej idzie za światem i, i, i nie jest to dla niego ważne. Biblia przedstawia dwa obrazy Kościoła. Z jednej strony są to obietnice, że Kościół może być tą, Piękną, nieskalaną, oblubienicą, czekającą na swojego Zbawiciela. E, czysty Kościół, triumfujący Kościół, właśnie Kościół w jedności. Z drugiej strony pokazuje również faktyczny stan faktyczny stan Kościoła, między innymi, że jest e, nagi, brudny, pożałowania godny, aż biedak, ślepy, goły. E, oczywiście natomiast te słowa, e, które wypowiada Jezus, są pewnego rodzaju prośbą do i zarazem obietnicą, że Kościół może się taki stać. Gdyby nie mógł się taki stać, to nie byłoby to napisane w Biblii. Chrystus modli się tutaj o wierzących, tych, którzy wierzą w Niego, których pragnieniem jest poznawać Go bardziej. I to jest pragnienie, które stoi ponad wszystkimi innymi pragnieniami, bo często, nawet może i w naszych dyskusjach, jak omawiamy jakiś temat czy, czy jakieś zagadnienie, nawet biblijne, to często chcemy, żeby nasze zostało na wierzchu, a nie tyle nam zależy na tym, żeby Poznać Chrystusa bardziej. To może, może to pragnienie czasem może schodzić z tego głównego ekranu, ale myślę, że o to chodzi Chrystusowi, gdy pierwsi adwentyści, tuż po wielkim rozczarowaniu się zaczęli spotykać, jeszcze wiele nie wiedzieli, ale oni ustalili sobie taką zasadę, że będą studiować tak długo i nie pójdą dalej, dopóki wszyscy nie będą mieli jednego przekonania co do danego tekstu. I często studiowali bardzo długo, późnymi nocami, aż do samego ranka, ale Bóg zawsze dał im tą jedność. To, co też podoba mi się w tej rozmowie wokół jedności, to już wspomniani wcześniej uczniowie, którzy się czasem kłócą z sobą, ale zawsze, kiedy pan Jezus się pojawiał obok nich, to wszelkie kłótnie ustawały i wszelkie jakieś ich dążenia przestawały mieć znaczenie, bo z jednej strony nie wypadało się kłócić przy panu Jezusie. A z drugiej strony, przy nim po prostu zawsze były lepsze tematy. I, I myślę, że ta jedność, której brak, wynika właśnie z braku bliskości Jezusa w naszym życiu, z braku umiejętności rozmawiania o nim, opowiadania o nim. Kiedy on staje się taką pasją naszego życia, to, to trudniej jest się z takimi ludźmi pokłócić. I właściwie nie ma o co się kłócić, jest, jest się o co pomodlić, jest co razem zrobić. I nagle ta jedność staje się taka nie tylko w słowach, w jakiejś ideologii, ale w działaniu. Często też jest tak, że frustrujemy się brakiem jedności, czy doktrynalnej, czy nawet jakiegoś pomysłu działania, a Bóg chce nas zawsze czegoś nauczyć, i warto też pamiętać, żebyśmy mieli więcej cierpliwości do naszych współbraci i, i pozwolili im wzrastać w Chrystusie tak jak Bóg tego chce, w tym tempie, w którym Bóg im wyznaczył. No właśnie, ludzie wzrastają w różnym tempie. Przeczytajmy fragment z Ewangelii Marka z 9 rozdziału 38 do 40. Odpowiedział mu Jan: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędzał w Twoim imieniu demony, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził za nami. Ale Jezus rzekł: Nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić, bo kto nie jest przeciwko nam, ten nie jest za nami. Jak więc wynika z tego tekstu nie jest problemem, jeżeli ktoś nie jest z nami, bo Pan Jezus mówi, byleby nie był przeciwko. Tak czy to wystarcza, że ktoś nie jest przeciwko nam? Pozornie może się wydawać, że tutaj Jezus dopuszcza jakiś brak jedności. Natomiast musimy to przeczytać w kontekście bardzo podobnego tekstu. Ewangelia Łukasza 11.23 mówi, że kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Można być pozornie, nie być w grupie uczniów. Nie, być, nie, nie działać w tej samej dziedzinie służby, w jakiejś strukturze kościoła. Mhm. Natomiast najważniejsze jest, żeby nie być przeciwko Jezusowi, samemu, sam, samej postaci Jezusa. Bo to już nie ma innej ścieżki. Tak? Albo jesteś z Jezusem, albo z... Nie, nie jesteś. A czy mamy jakieś kryteria rozpoznawcze? Czy ktoś jest z Jezusem? Czy da się to rozpoznać? Jak czytaliśmy w tym rozdziale 17, Jezus mówił: uświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Więc. Słowo Boże jest jednym z takich kryteriów, które bardzo łatwo nam pomoże rozróżnić, czy ktoś jest z Chrystusem, czy nie. Nie chcę być legalistą, ale znowu list nowy się kłania, że ten, kto mnie miłuje, moje przykazania zachowuje. Więc odpowiedź jest w Piśmie Świętym. Jeśli ktoś jest, jeśli ktoś ma tą prawdę, jeśli ktoś ma Pismo Święte, jeśli ktoś żyje według zasad Pisma Świętego, według prawd, i praw, które są w tym piśmie zawarte, to znaczy, że jest Jezusem. Tak, a przestrzegacie przykazań? Jak najbardziej, od pierwszego do dziesiątego. A co pozostałą część miesiąca? Ewangelista Jan jeszcze dodaje, że mówiąc o owcach i pasterzu, mówi, że owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Jeżeli nawet ktoś nie ma na ten, na ten moment pełni poznania, ale usłyszy ten głos Boga, to powinien go, powinien go posłuchać. Prawda zawsze prowadzi do wyzwolenia, a nigdy do zniewolenia. Jezus mówił: Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Więc jeżeli może nam się wydawać, że coś nam się nie podoba w Biblii, że coś jest nie tak, to myślę, że warto za zadać sobie pytanie: że czasem może nam się wydawać, że coś nas krępuje, coś nas ogranicza. Powinniśmy zadać sobie pytanie, czy Chrystus jest dla nas ważniejszy? Bo On powiedział, że prawda, którą ja Wam przekazuję przez moje słowo, ona Was wyzwoli, da Wam wolność. W Piśmie Świętym nie ma niczego, nie ma żadnego prawa, które nie jest niejako prawem naturalnym. Takim, które e, jeśli człowiek będzie wedle Niego żył, to będzie mu się dobrze wiodło, będzie miał satysfakcjonujące życie. I który będzie mógł powiedzieć, że, że to jest dla mnie właściwa droga. Więc pismo święte nie krępuje człowieka. Nie ma takiej możliwości. Ona jest zgodna z człowiekiem. To jest, to jest taki kod do szczęścia, do satysfakcji, do, do zbawienia człowieka. W treści naszego studium mamy ciekawy, myślę natchniony fragment autorstwa Ellen White, który mówi nam o ciekawych relacjach między chrześcijanami różnych denominacji. Chciałem prosić o przeczytanie. Gdy człowiek pełniący służbę poddaje swoją wolę Bogu, duch święty będzie wywierał wpływ na serca tych, którym służy. Pokazano mi, że nie powinniśmy unikać pracownic chrześcijańskiej Unii Kobiet na rzecz wstrzemięźliwości. Jednocząc się z nimi w dążeniu do całkowitej abstynencji, nie zmienimy naszego stanowiska w kwestii zachowywania siódmego dnia, a możemy okazać nasze uznanie dla ich stanowiska wobec zagadnienia wstrzemięźliwości. Był jakiś moment współpracy międzychrześcijańskiej i jaką tutaj znajdujemy sugestię? Czy współpracujemy z ludźmi, którzy w naszym zrozumieniu zachowują niewłaściwy dzień odpoczynku? Jak z nimi współpracujemy? Słuchajcie, jest wiele y, tematów społecznych y, typu, typu jakieś wykorzystywanie seksualne dzieci y, typu y, wykorzystywanie narkomania, narkomania typu Alkoholizm. wykorzystywanie dzieci do pracy y, tak i tutaj niezależnie w jakim jesteś Przemoc kościele rodzina. dokładnie tego mo, to można mnożyć i nie w jakim jesteś kościele y, uważam że każdy kościół potępia tego typu zachowania i tu jest pole do jakiejś współpracy i rzeczywiście, tak jak Ellen White napisała, nie oznacza to tego, że wyzbywamy się naszych przekonań. Mamy obowiązek wręcz współpracować z każdym, kto może w tym temacie być może pomóc. Jak uważacie? A z niechrześcijańskimi organizacjami, które działają na rzecz yy, dobrych relacji w rodzinie? Myślę, że zbyt bardzo przywiązujemy się do instytucji, bo gdy Bóg na nas patrzy, on nie widzi instytucji, że jesteśmy podzieleni na takie czy inne grupy. On widzi po prostu ludzi, ludzi, którzy chcą zrobić coś dobrego dla człowieka, lub którzy działają przeciwko, albo działają tylko dla siebie. I myślę, że. Yy, Możemy mieć wspólny cel, wspólne dążenia z ludźmi, którzy zupełnie inaczej patrzą na inne przekonania, ale mamy ten jeden wspólny cel wspólne działanie. Zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka z miłości. Czyli znowu ta miłość, która potrafi jednoczyć ludzi, nawet pomimo wszystko, że ktoś nie ma pełnego zrozumienia. Na pewno może to takie wspólne działanie może doprowadzić do nawiązania jakichś relacji, być może właśnie okazji, okazji doświadczenia. Natomiast z drugiej strony też ważne jest, żebyśmy przede wszystkim, z czym, z czym często jest problem, żebyśmy wewnętrznie też budowali tą jedność między sobą. Czasami to może być większy problem, a dopiero później skupiać się na próbie współpracy z innymi. Też myślę, że ważne jest to, żeby to dążenie do jedności nie stało się takim nadrzędnym naszym celem. Bo jednak nadrzędnym celem jest Chrystus, Jego prawda i zbawienie człowieka, a nie to, żebyśmy wszyscy byli jedno i w imię tej jedności poświęcili nasze wzorce, ideały Chrystusa. Rozmawiamy o tej miłości, która tak bardzo jednoczy. A jak jeszcze raz byśmy mieli wspomnieć przykazania? Jak przykazania łączą się z miłością? Czy, czy w przykazaniach jest w ogóle miłość? Nieraz one się wydają właśnie takie suche, takie ograniczające. Tak jak wspomniałem wcześniej, prawo, przykazania, które są w Piśmie Świętym, są niejako naturalne dla człowieka. Jeśli są naturalne, to znaczy, że są miłością, bo dla Boga, Boga naturą jest miłość. I jeśli spojrzymy na każde przykazanie, no to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy chcielibyśmy żyć w świecie, gdzie nie ma kłamstwa? Pewnie tak. Czy chcielibyśmy żyć w świecie, gdzie nie ma zdrady? Jak najbardziej. Czy chcielibyśmy żyć w świecie, gdzie nie musisz zamykać na noc kluczy, zamka do garażu, bo ktoś ci może zabrać samochód? Tak, chcielibyśmy żyć w takim świecie. I w tym znaczeniu, w tym znaczeniu przykazania są wyrazem miłości, nie są one ograniczające i, i, i są w zasadzie jedyną możliwością, zgodnie z którą powinniśmy żyć. Przykazania najczęściej kojarzą się z ograniczeniem. Jak pokazać, że przykazania są jednak miłością? Gdy mamy trzy rzeczy, które są na wietrze: balon, piórko i samolot, to co wydaje nam się, że jest najbardziej wolne? Balon. Piórko. Samolot. Właśnie pozornie mogłoby się wydawać, że balon, że on sobie leci, gdzie chce, ale w rzeczywistości, gdy się tak zastanowimy, to balon leci tam, gdzie wiatr powieje. Może go wywiać w ognisko, może go do wody. W wtrącić, a spójrzcie na samolot, który leci zawsze tam, gdzie ktoś inteligentny nim prowadzi, gdzie leci do miejsca swojego przeznaczenia. I myślę, że tak też jest z Bożą miłością i przykazaniami. Czasem może nam się wydawać, że one nas krępują, że wiodą nas w jakieś takie miejsca, które nie wydają nam się zbyt przyjazne, ale Bóg tym kieruje i Bóg nas prowadzi właśnie do miejsca naszego przeznaczenia dzięki przykazaniom. Dobrze było spędzić tą chwilę przy Bożym Słowie. Były może różne nasze dyskusje. Piękne to jest, że możemy przy tym Bożym Słowie rozmawiać, czasem nawet się nie zgadzać, ale jednak gdzieś zmierzamy w kierunku osoby, którą cenimy w naszym życiu, chcielibyśmy ją kochać coraz bardziej. Ja lubię z Wami otwierać Pismo Święte i, i cieszę się, że kolejny raz mogliśmy być wokół Słowa Bożego z powodu Jezusa. I chciałbym tego również naszym miłym widzom życzyć, żeby osoba Pana Jezusa mogła nas wciąż i wciąż gromadzić wokół Słowa i żeby tych różnic było coraz mniej, żeby Jego przykazania były coraz lżejsze w naszym życiu, bo one sprawiają, że to życie naprawdę ma swój kierunek, swój cel, swoją jakość, swój ład. Również wszyscy wokół nas mają też więcej radości wtedy. I wszystkim chrześcijanom chcielibyśmy życzyć, żebyśmy wokół miłości do Jezusa mogli się gromadzić, żeby jego słowo było wyznacznikiem tego jak żyjemy, dlaczego tak żyjemy, a nawet jeżeli pewne sprawy wciąż gdzieś nas różnią, żebyśmy mogli, żebyśmy mieli tą umiejętność miłowania się pomimo wszystko i współdziałania tam, gdzie jest to możliwe, żeby Imię Jezusa mogło być wywyższone, bo On o to się przecież modlił, żebyśmy mogli być blisko siebie. To jeszcze na zakończenie mamy modlitwę, tak jak od niej rozpoczęliśmy. Marcin, poproszę Ciebie. Dobry nasz Panie, dziękujemy Ci za to, że po raz kolejny mogliśmy otworzyć Twoje słowo, że mogliśmy studiować ten temat jedności. Boże, Prosimy Cię o tę jedność, o jedność opartą na prawdzie, która jest zawarta w Twoim Słowie. O jedność opartą na Jezusie Chrystusie. Boże, prosimy Cię, abyś nas wszystkich ogarnął swoim Duchem Świętym i pobogosławił zarówno nas tutaj, jak i tych wszystkich, którzy tego słuchają. O to Cię proszę w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Tradycyjnie zatem mieli widzowie pozostaje nam i podziękować za to, że byliście z nami i zaprosić was za tydzień na kolejne studium, gdzie będziemy rozmawiać o biblijnych kluczach do jedności. Niech Bóg wam obficie błogosławi i do zobaczenia znowu.